Dzień dobry Państwu. Odcinek, w którym opowiemy sobie co nieco na temat najnowszej aktualizacji EFootball. Podczas tego, jak ja sobie tutaj będę rozmawiał z Wami, to będziecie widzieć prawdopodobnie ujawniony gameplay z tej wersji 1.0. Dlaczego na tym gameplayu nie będę się skupiał? Ponieważ ja za wiele nie mogę z niego wywnioskować. Uważam, że dopiero jak złapiemy pada do ręki, będzie można coś więcej wyciągnąć z tego. Natomiast na chwilę obecną. To wygląda to bardzo podobnie do tego, co już mieliśmy. No więc nie chcę pochopnych wniosków tutaj wyciągać. Natomiast mamy pewne rzeczy, które już wiemy, że się zmieniają. I zacznijmy oczywiście od daty premiery. Ci co nie wiedzą, to będzie ona miała miejsce 14 kwietnia, czyli w czwartek. No i. no i. Konami już wypisało pewne rzeczy, które mają się zmienić. Mają się zmienić to też, ma związek z tym, o czym pisali ludzie. Więc powiedzmy, że jest taka zaleta. I ja Wam po prostu przeczytam te rzeczy, a później powiem, co uważam, że faktycznie jest dosyć istotne, a co uważam, że na przykład tak niekoniecznie. No więc, mm, oczywiście, zapraszam na naszą stronę. Wszystko o Minecraft i, i nie tylko. Football, myśli wszystko o Minecraft i nie tylko. To wszystko jest na naszej stronie również opisane. Wraca teammates pressure. To jest pierwsza rzecz. Tylko, że podobno ma działać trochę na innej zasadzie. Jak to wygląda dokładnie możecie sobie posłuchać na najnowszym odcinku podcastu Kurtka na wacie mojego z Filipem, gdzie to sobie wspominamy m.in. zwiększono prędkość podań, zwiększono szybkość strzałów. Tutaj zaraz sobie o tym porozmawiamy. Dodano coś takiego jak stunning pass i stunning shot, tak to się nazywa. Ponoć responsywność zawodników będzie trochę lepsza i dodano coś, co się nazywa Sharp Touch. Będziemy mieli coś takiego, co się nazywa Client Server, co miałoby poprawić jakość połączenia. Nie wiem do końca, jak to działa. Nie znam się na tym, od razu mówię. W gameplanie wraca zmiana formacji, indywidualne instrukcje. Również zmiany, jeśli chodzi o, o, o sub-taktyki, i, i możemy sobie zapisywać te formacje. Jestem ciekaw jeszcze natomiast na, na, temat, na temat tego, ile tych indywidualnych instrukcji, jak one będą wyglądały, ale to sobie zobaczymy już w praniu. No i dam jakieś takie drobne rzeczy, typu, że Creative Team to tak naprawdę będzie teraz Dream Team, i że na wersję mobilną informacje pojawią się dopiero 14 kwietnia. Dzisiaj miał być dostępny w ogóle trailer z gameplayu. Ja przynajmniej jeszcze go nie widziałem nigdzie, więc pewnie wrzucą znowu o jakiejś dziwnej porze, na pewno u nas na stronie ktoś, ktoś to będzie śledził i, i pewnie wrzuci o tym informację. i pewnie sobie ten trailer z gameplayu właśnie obejrzymy już na, na takim odcinku. Ma zostać dodany tryb 2 na 2 offline. Wszystkie mecze będą rozgrywane w ramach Dream Team. To jest ciekawe. Nie do końca wiem jak, jak to rozumieć. To nie są, to akurat nie są jakieś super pewne informacje, bo to widzę, że na Twitterze ktoś, ktoś znalazł od nas. I, I nie wiem, czy to chodzi o to, że, że, że nie będziemy mogli już grać. Nie, nie wiem. Bo teraz mieliśmy tylko lokalne mecze. Trybu kooperacji nie będzie w najbliższym czasie, więc to jest też informacja dla ludzi, którzy czekają na 10, na 10, że. No jeżeli w ogóle, to jeszcze sobie długo poczekają. Nie wiem, co będzie z Master League'iem, prawdopodobnie, prawdopodobnie, przynajmniej w mojej opinii, się pojawi on dopiero we wrześniu. Partnerstwo z Milanem to już jest sprawa, która od dłuższego czasu jest, o której się mówi. Teraz, teraz kiedy o tym mówię, powinniście zobaczyć. Jak wygląda prezentacja zawodników? Całkiem to jest przyjemne, nie powiem. Naprawdę, jeżeli każdy zespół będzie tak prezentowany, to naprawdę jest to ładne. Szkoda tylko, że, 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 że te barwy po prostu są tak jakoś. No. Ten, ten skrajny różowy połączony z żółtym i niebieskim, nie wiem. No, no jakieś to jest takie. No, no, zobaczcie sobie, jak. Bo akurat jeden człowiek, który nikomu nie zaszedł na skó za skórę, jeśli chodzi o FIFA, to jest to zawsze grafik. No, chłop, po prostu gra graficy, jeśli chodzi o kolorystykę kart, kolorystykę menu, no, robią to naprawdę dobrze. A, a tutaj, no nie wiem, to już pozostaje wam do oceny. Um, I teraz tak. Jeżeli chodzi o ten nasz stunning pass i stunning shot, chodzi o to, że jak przecież L2, będziemy mieli trochę trochę więcej miejsca zawodnikiem to zmieni się kolor paska na niebieski i wtedy będzie można wykonać albo rising shota albo dipping shota które będą zupełnie inaczej leciały to może być całkiem fajne, na pewno będzie to nieźle wyglądało co my tu mamy jeszcze na ten temat ostatnia rzecz taka z typu informacji zmienione zostanie wypuszczanie zawodnika dzisiaj się pojawiła taka informacja od Renana i wypuszczać od tej pory nie będziemy tak jak, tak jak do tej pory, czyli że wciskaliśmy gałkę e, Tylko będziemy wskazywać na jakiegoś zawodnika i wciskać R1, czyli coś na wzór tego, co mamy w fif -ie. Tak, pokazujemy na zawodnika i on zaczyna biec. Tylko że niby ma się to różnić tym, że on nie będzie biegł ślepo do przodu, tylko będzie bieg e, na pozycje, które mają e, w których ma miejsce szukał luk. Trochę się obawiam, że to będzie OP, w szczególności przy tym, że ta obrona jest teraz bardziej manualna. I jeżeli klikamy R1 na zawodnika i on nagle ma szukać dobrego wybiegnięcia, no to ja z automatu Wam mówię, że jak wychodzę ofensywnym pomocnikiem, to klikam R1 na każdego z mojego napastników i ży życzę powodzenia mojemu przeciwnikowi, żeby upilnować każdego z nich. Dlatego się trochę to, tego obawiam. Nie wiem jeszcze jak to będzie działało, bo w FIFA właśnie jest tak, że jak wypuszczę jednego, to jak kliknę L1 na innego zawodnika, to nie znaczy, że ten poprzedni przestaje biec. Więc jeżeli tutaj też tak będzie, ja nie jestem taki optymistyczny co do tej opcji, bo uważam, że to będzie. Znaczy to jest fajna informacja, ale w takim razie obrona musi być wzmocniona. Oj, i to zdecydowanie to jest, to jest teraz podstawa, żeby obronę wzmocnić, bo, bo to będzie zbyt OP, moim zdaniem. No dobrze, i to jest tyle na razie z tego co wiemy. Moje podsumowanie tych informacji jest takie: bardzo dobrze, że wracają do gameplana, do, gameplana, do gameplanu. Te wszystkie indywidualne instrukcje, bo to robi różnicę i to jest naprawdę rozróżnia graczy, którzy dłużej siedzą przy grze, od tych co dopiero zaczęli i właśnie wiedzą, że można taktycznie pokonywać swoich przeciwników. To, że wraca Team Pressure, też uważam w mojej opinii, że to jest dobre posunięcie. Wiem też, że fake shot wrócił na stare ustawienia na kwadrat i X. Ten standing shot i standing pass to też są całkiem fajne rzeczy. Zwiększono szybkość strzałów. Tutaj nie wiem, co o tym myśleć. Co to znaczy, że zwiększono szybkość strzałów? Czy to znaczy, że wracamy do momentu, w którym w PS17 można było walić z daleka i strzelać fajne bramki? Ja wiem, że teraz też się da, ale wtedy to naprawdę, jak się dobrze uderzyło, można było takim Ronaldo zrobić krzywdę. A w PS21 no to raczej ciężko jest wiecie z 30 metra uderzyć i na przykład takiemu Neuerowi wcisnąć raczej Raczej ciężka sprawa Nie miałbym nic przeciwko temu, ale też nie przesadzajmy, zobaczymy jak to będzie zrobione Z tym online client server, no dobra dobra, z tym online to sobie zobaczymy, na razie nie ma jakichś większych problemów, więc tutaj nie widzę Nie widzę niczego złego no i, i, i chyba tyle. Na razie dosyć pozytywne są te zmiany. Natomiast, tak jak mówię, gameplay to nie jest tak, że nagle patrzymy na inną grę. Więc moja opinia jest taka, że dostaniemy ulepszoną wersję. I tak jak ktoś to mądrze napisał w komentarzu niedawno pod moim filmem, gdybyśmy właśnie taką wersję otrzymali jako tą pierwotną, nie chodzi o to, że ona miałaby być we wrześniu. Nie. Gdyby powiedzieli we wrześniu, nie, sorry, dajemy wam update na, na PS21, wypuszczamy pełną wersję teraz, i to by była ta wersja pierwsza. Kurczę, naprawdę nie miałbym żadnego z tym problemu z założeniem, że oni jeszcze tą wersję będą usprawniali. No ale mamy do czynienia z firmą taką, a nie inną, która nie ogarnia jeszcze takich rzeczy najwyraźniej. Ehm, też nie wiemy, jak to w środku wyglądało, kto tam na nich naciskał, żeby to wypuścić jak najszybciej. Ale ja im po prostu już nie ufam, na co wam mogę powiedzieć, i. Ehm... I, I natknąłem się już na takie komentarze, że, że to już było, że jak się wciskało R2 to ktoś wykonywał specjalny strzał, no nie, no nie, nie, nie było czegoś takiego, żeby wykonać, żeby wykonać specjalne uderzenie to bardzo często samo wychodziło nam w grze, nie mieliśmy wpływu na to czy pójdzie rising shot czy nie pójdzie rising shotu, wiemy, że R2 odpowiadało za strzał techniczny i fakt faktem zwiększała się jego celność jeżeli mieliśmy więcej czasu na, na rozbieg, na strzał, ale moim zdaniem to będzie zupełnie inaczej teraz działało. Tyle. Jak macie jakieś, jakieś pytania albo jakieś opinie na temat tego co zobaczyliście teraz podczas tego mojego gadania, to, to oczywiście piszcie. Zapraszam do odsłuchania podcastu, czy to na Spotify, czy u Filipa na kanale. Na Spotify przypominam, podcast nazywa się Kurtka na Wacie. Trzymajcie się. Hej. hej.